A to jeden z najpiękniejszych domów z widokami, jaki widziałem, jeśli chodzi o cenę. Bo cena 110 tysięcy euro za dom, który jest na szczycie góry. Dojazd mega, mega trudny w znaczeniu no, dla małej osobóweczki, nie? Ktoś będzie miał samochód terenowy, sobie wjedzie. Droga jest oczywiście asfaltowa. Dom ma 120 metrów kwadratowych, dwa piętra. O, wjechał sobie właśnie jeepek. Wielki plac, gdzie tutaj wejdą ze 4-5 samochodów. Cysternę na wodę 27 tysięcy litrów, która samej wody deszczowej się napełnia. Tą wodę używamy do mycia, do wszystkiego. Do picia kupujemy w sklepie w beczkach. Mamy drzewko cytrynowe. I zwiedzamy sobie domek. Góra i dół są oddzielnie, czyli możemy to wynajmować. I górę i dół. Tu mamy potężny salon, który można jeszcze rozdzielić. Zrobić pokój i osobny salon z komineczkiem. Łazienka. Wszystko jest w stanie takim, że można już tutaj wchodzić. Są solary. Zresztą, że jest na razie ich mało. Do tego mają generator. Ale można zrobić cały dom w solarach i mieć naprawdę duże, duże napięcie, że wystarczy. Tu jest część taki aneksik kuchenny. I tu jest jeszcze taka część jakby magazynowa, którą też można jeszcze wykorzystać. Podgrzewać gazowe wody. I idziemy na część górną. Górna część. Wchodzimy z dolnej po schodach lub podjeżdżamy samochodem. I nasz drugi klient, który by to wynajmował, ma swoje niezależne wejście i wchodzi sobie bezpośrednio do domku. Działka 1100 metrów kwadratowych. Basenik. Same lasy dookoła. Część tego terenu, który jest za płotem, należy do posesji. Aż do tamtej dużej sosny. Najpiękniejsza rzecz, ten tarasik. No z niego mamy te piękne widoki. Tam daleko w oddali morze, a tu Via Longa, bo to jest oczywiście Via Longa. Na dole jeszcze część nasza do zagospodarowania. Dom legalnie wpisany na działce rustykalnej. U góry jeszcze zasobnik, gdzie możemy wodę nagrzać już do jakiejś temperatury w lato. Dach, wszystko w idealnym stanie. Wchodzić, mieszkać. No i ta górna część jest fantastyczna. Tutaj mamy osobny salon. Kolejna kuchnia. Jedna sypialnia. Spokojnie nam dwa łóżka wejdą. Druga sypialnia. Obie sypialnie mają wyjście jeszcze na mini balkonik. I łazieneczka. Naprawdę, naprawdę. Coś pięknego. 110 tysięcy za taki duży dom. W takim stanie. Z basenem. Z takimi widoczkami. To jest warte zachodu. Obok mieszkają ludzie na stałe, czyli ktoś jednak pilnuje. Oprócz tego możemy wykupić sobie pakiet security. 42 euro miesięcznie. I zakładają nam alarm i security musi tu dojechać w 30 minut. Także polecam ten piękny, duży dom.